Witam Was serdecznie, Skorpiony, z tej strony Wróżka Kalina. Rozłożę dzisiaj horoskop dla Was na miesiąc luty, co tutaj przyszłość niesie Wam. Zapraszam na czytania indywidualne, horoskopy noworoczne. Pamiętajcie, że tutaj jest energia ogólna wszystkich Skorpionów. Jeżeli ktoś do mnie pisze indywidualnie o horoskop, to po przyszłych datę urodzenia mogę dokładniej powiedzieć przyszłość, więc zapraszam. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zaczynamy. Oczyszczamy pomieszczenie wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z Archaniołem Skorpiona. Niech mi wskaże przyszłość. Co będzie w lutym 2022 w energii Skorpionów? Archaniele, podpowiedz mi. Dobrze. I pierw przekaz anielski dla Was. Słuchajcie, Skorpiony, luty 2022. Aqua Aura. I już czytam. Zdrowa komunikacja w związkach. Rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć i być zrozumianym. Czyli tu archaniołowie mają na myśli, że nie możecie tak robić, żeby zamykać się ze swoimi problemami i nie wyjaśnić tego drugiej połówce. Czasem potrzebna jest nam w związku pomocna dłoń, aby wyjść z danej sytuacji. Także pamiętajcie, aby tutaj rozmawiać tak od serducha, o siebie się troszczyć i wzajemnie wspierać. Zaraz zobaczymy, co jeszcze w energii horoskopu jest dla Was. Skorpiony, single, luty 2022, stałe związki, praca, finanse oraz zdrowie. Single w miłości. Dosyć dziwny horoskop dla singli. Zaraz Wam powiem dlaczego. Stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze. Więc tak. Drogie Skorpiony, single. Troszeczkę jest tutaj przytłaczająca energia przy Was na luty, ponieważ Wam tak jakby brakowało natchnienia. Na tyle mieliście jakiś przeżyć ogólnie w miłości, tak jakby niespełniona miłość, miłość, która dała nam kość. Wy jakbyście się uwolnili od jakiejś relacji. Jesteście być może teraz w osamotnieniu. Myślicie, czy dobrze zrobiliście, lecz tak jakbyście nie mieli do końca innej możliwości i wyjścia z tej sytuacji, żeby dalej nie popaść w jakieś tam kłopoty. I wy niby chcecie to wszystko odrzucić i wejść na nową ścieżkę, lecz wasza psychika blokuje energię tutaj, żebyście kogoś poznali. I karty mówią, że dopiero jak się otworzycie, przerobicie to doświadczenie,
to spotkacie kogoś. W lutym jest tak, jakby niektórzy z Was mogą wracać do na przykład jakiejś relacji, która nie do końca była ok, ale Wy sobie myślicie, a może źle coś pomyślałam, czy pomyślałem, nie było tak do końca, może pogadam z tą osobą, coś się zmieni i powracacie. Znowu się rozczarujecie i znowu wyjdziecie z tej relacji i dlatego może jest takie podłamanie. Będzie jakieś spotkanie, bo tutaj jest komunikacja z kimś, także być może jakieś tam, mówię, spotkanie typu kawa po powrocie może być. Ktoś jakby Was przepraszał. No taka dziwna sytuacja i Wy się troszeczkę będziecie umieli w tym wszystkim odnaleźć. Energia mówi, że jeżeli jest coś toksycznego, to po prostu dajmy sobie spokój, nie warto czasem się w życiu męczyć. Ja mówię, chyba że to były takie delikatne sprzeczki o jakieś tam drobnostki, chociaż nie widzę tych drobnostek przy Was. Faktycznie archaniołowie mówią, żebyście właśnie rozmawiali i wyjaśnili jakąś sytuację. Ja mówię, jeśli się da, druga osoba zrozumie swoje błędy, to ok, ale jeżeli robi to drugi raz to samo, to już lepiej nie będzie się, nie łudźcie. Dlatego to przemyślcie. Moim zdaniem dużo wsparcia będziecie mieli w lutym ze strony rodziny, najbliższego otoczenia, być może znajomych, których bardzo szanujecie i lubicie. Także ktoś Wam da wskazówkę. Stałe związki. Słuchajcie, niby na pozór jest wszystko w porządku, ale jest bardzo dużo tutaj jakichś zmartwień. Możliwe, że Wasza druga połówka ma jakieś problemy lub jest jakaś przemęczona. Też troszeczkę brakuje Wam tej właśnie bratniej duszy. Tak jakbyście tłumili w sobie problemy, nie mówili właśnie drugiej połówce. I to widać nawet w kartach, faktycznie. I tutaj jest taka energia, żeby właśnie nie blokować. Nieraz faktycznie i musicie się wykrzyczeć, powiedzieć sobie prawdę, co o tym myślicie. Może czasem to bolesne, ale nieraz trzeba, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania, powiedzieć komuś stop, że to mi się nie podoba, tak, szanuj mnie. Wiecie, nieraz są różne sytuacje, rodzinne i w związkach, i są kłótnie jakieś. Czasem nam się jakieś zachowanie partnera lub partnerki nie podoba i tutaj nie tłumcie tego i nie wybuchajcie od razu z 100 różnymi przykrymi doświadczeniami od danej osoby, tylko mówcie, rozmawiajcie. Nie tak, że coś dusicie, nagle wybuchacie, tylko mówcie, to mi się nie podoba w danym czasie, to źle zrobiłeś czy zrobiłaś. Bo później jak się to skumuluje, to będzie masakra. Mówcie sobie stopniowo o wszystkim, jak coś Wam się nie podoba i się wzajemnie wspierajcie. Szczerze mówiąc, dopiero koniec lutego jakiś pokazuje u Was w związku ład, równowagę. Są jakieś pewne komplikacje i faktycznie nie brakuje tej rozmowy. Dobrze, natomiast praca. W pracy tutaj widzę, nawet dosyć fajnie się układa, wy jesteście pracowici, zadowoleni, nowe możliwości, ale jest jakieś ukryte dno. Być może, żeby dojść w pełni do tego sukcesu, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję niekorzystną, znaczy taka jakby dziwna, nie była dla Was zbytnio korzystna. Też może ludzie wokół Was będą na tyle jacyś toksyczni, że będą Wam tutaj dawać kłody pod nogi i żebyście nie osiągnęli tego sukcesu, tak, żeby po prostu z zazdrości ktoś jest na tyle zły, że Wam kopie dołki i Wy się martwicie. Jest to taka energia, że nagle z wysokiego piedestału możecie trochę spaść poprzez plotki innych ludzi, dlatego jeżeli będą plotki o Was w pracy, pamiętajcie, 100 razy powtórzona plotka staje się prawdą, ukrócajcie je. I to jest właśnie, ale w 4 oczy, nie tak, że przy wszystkich, słuchajcie, bo to sobie się człowiek może narobić, tylko wtedy jak ktoś Wam dogryza, wziąć go na boczek, 4 oczy, pogadać, o co Ci chodzi, no, powiedzieć mu do słuchu i ukrócić to, żeby Wam tutaj nie wpłynął na karierę, tak samo czy w szkole, na studiach,
na różnych innych tam sprawach, jeżeli będą osoby Was obgadywały, nie należy puszczać tego wiatr, tylko działać, bo będzie gorzej. No i dobrze, teraz lecimy, słuchajcie, do zdrówka. W zdrówku ja widzę przy Was jakieś takie powtarzające się choroby, czyli z czym, co czasem Wam się powtarza, z czym macie problem, to trochę będzie to wracać w lutym. Szczególnie tutaj pokazuje się refluks, sprawy żołądkowe, jelitowe, trzustka, wątroba. To przede wszystkim zwróćcie na to uwagę, jakoś to trzeba zaleczyć. No, przede wszystkim. I troszeczkę jesteście osamotnieni, taka nostalgia przy Was. No i tak to właśnie będzie. Moje drogie skorpiony, życzę Wam wszystkiego dobrego na miesiąc luty. Obdarzajcie się miłością, radujcie. Dużo zdrówka, pozytywnej energii przysyłam. Do usłyszenia, buziaki.